Dziś szybki odcinek o pewnym upośledzeniu naszego mózgu, które mają wszyscy i sprawia, że jesteśmy idiotami w pewnych sytuacjach, może kojarzyć się z odwróconą incepcją, a nazywa się to efekt potwierdzenia. Prawdopodobnie masz się za osobę światłą, taką, która spija wiedzę z wielu możliwych miejsc, żeby mieć jej coraz więcej w głowie, dokonywać lepszych, bardziej światłych i świadomych wyborów, od zakupu bułki w sklepie po zakup mieszkania czy wybór partnera życiowego. I bardzo często możesz się dziwić, dlaczego twoi znajomi, bliżsi czy dalsi, dokonują tak biednych, tak słabych i źle przemyślanych wyborów, mimo że spotykasz się z nimi i mówisz: nie, to nie jest dobra opcja, nie rób tak, ponieważ ja wiem więcej. A oni mówią: nie, 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 ja wiem więcej i ja wiem lepiej i moim zdaniem ja tak powinienem zrobić. Otóż to nie jest tak, że różnicie się tylko po prostu światopoglądami, ale w swoich głowach macie dokładnie takie samo uprzedzenie na różne sprawy i dokładnie to samo uprzedzenie będzie kierowało waszymi wyborami w życiu. Ono właśnie nazywa się efektem potwierdzenia, z angielskiego, dużo ładniej zresztą, confirmation bias. Efekt potwierdzenia został dokładnie przeanalizowany w latach 60. Okazało się wtedy, że każdy problem, hipotezę czy wybór postawiony przed nami jest analizowany przez nasze mózgi bardzo selektywnie, na podstawie wcześniejszych doświadczeń, preferencji, które mamy, i w momencie dokonywania takiego wyboru, w momencie oceniania jakiegoś problemu, włącza nam się jakiś filtr, który sprawia, że nie słyszymy wszystkich argumentów, sprawia, że widzimy tylko jedną stronę, tą bliższą nam. Żeby zrozumieć, w jak prosty i selektywny sposób podchodzimy do rozwiązywania różnych problemów, taki przykład. Nauczyciel stawia przed uczniami ciąg liczb 2, 4 i 6. Uczniowie mają na swoich kartkach zanotować ciągi liczb odpowiednie, które będą pasowały do klucza, wedle którego nauczyciel napisał 2, 4 i 6. Czyli uczniowie mają się wpasować w te kryteria, którymi on się kierował. Okazuje się, że na przykład wpisując 1, 3 i 5, 12, 14, 16, pasujemy do klucza. Nauczyciel przechodził po klasie i zaznaczał odpowiednio, czy kolejne ciągi wypisywane przez kolejnych uczniów będą pasowały do tego, co on miał w głowie. I co jest zabawne, na końcu lekcji większość z uczniów potrafiła poprawnie odpowiedzieć na zadane przez nauczyciela pytanie, zupełnie nie znając jego klucza, ponieważ większość z nich myślała, że chodzi o liczby ułożone co drugą, a nauczyciel miał w głowie ciąg liczb rosnących, czyli na przykład 1, 2, 3 również pasowałoby do tego równania, a jednak to nie było przez uczniów challenge'owane. Dlaczego? Odwołam się tutaj do pewnej opowiastki, która tłumaczy, dlaczego jestem tutaj, gdzie jestem, czyli w 2015 roku w Warszawie. Otóż dlatego, że w 2007 albo 2008 roku kupiłem laptopa firmy Apple. Kilka dni przed wyborem laptopa, który mam kupić, oglądałem film Słaby punkt z Anthony Hopkinsem i Ryanem Goslingiem. W tym filmie dość często występowały właśnie MacBooki i stwierdziłem: okej, kupię sobie MacBooka. Kiedy go już kupiłem, to były czasy, w których raczej mało osób jeszcze używało sprzętu Apple, okazało się, że tak naprawdę, żeby dowiedzieć się coś o tym sprzęcie, trzeba było czytać specjalistyczne blogi, których było niewiele w Polsce, i tak trafiłem na appleblog.pl, blog Pawła Nowaka, który mieszkał w Krakowie i ja mieszkałem w Krakowie, jako że grono było małe, musieliśmy się prędzej czy później poznać na piwie czy na jakimś spotkaniu użytkowników sprzętów tej właśnie marki. Jak się okazało, drugą drogą z Pawłem Nowakiem spotkał się też Włodek Markowicz, który zaczął zrobić z nim program Apple Blog TV. Tak poznałem Włodka Markowicza, potem zaczęliśmy robić lekkostroniczego, a potem historia potoczyła się dalej i w tym momencie jestem tu, gdzie jestem, więc gdybym prawdopodobnie nie kupił laptopa firmy Apple, nigdy nie poznałbym Włodka, nie byłoby mnie w tym miejscu. Sensowne? Całkiem. I jest to piękne, tyle że rzeczywistość okazuje się być trochę szersza niż same perypetie zakupu i używania jednego komputera, dzięki któremu poznajesz kolejne osoby, z którymi zaczynasz coś robić i które sprawiają, że twoje życie się po prostu zmienia. I ktoś może zapytać, no to w porządku, jeżeli wszyscy myślimy subiektywnie i wszyscy mamy tę swoją historię układaną w głowie i na tej podstawie układamy kolejne wybory, których dokonujemy, to może tak powinno być. Otóż wyjście poza zakres tego efektu potwierdzenia, tej szuflady, w której siedzimy, sprawi, że zupełnie inaczej można spojrzeć na wszystkie problemy przed nami stawiane. I tak zacznijmy od sportu. Wyobraźcie sobie w koszykówce zawodnika, który dostaje raz za razem piłkę i rzuca idealne rzuty za 3 punkty. Czy w ostatniej sekundzie meczu właśnie on powinien dostać piłkę i właśnie on powinien rzucić ten finalny rzut, który może przesądzić o zwycięstwie, jak Steve Kerr w 97 roku dla Bullsów? Z jednej strony właśnie dlatego, że przywołujemy sytuację Steve'a Kerra z 97, powiemy tak, ale nikt z nas nie pamięta tych setek, tysięcy meczów, w których w ostatniej sekundzie dostawał jakiś zawodnik piłkę,
rzucał za 3 punkty i nie trafiał. Ponieważ mamy tendencję do zapamiętywania tych historii, które będą podkładały nam argumenty pod nasze decyzje i mówiły tak, to jest dobry pomysł. Jakie są więc wnioski związane z tym efektem potwierdzenia? Po pierwsze, każdy z nas go ma. Już myśląc w ten sposób, że ty jesteś obiektywny, a większość ludzi nie, stawiasz się w sytuacji tego właśnie efektu potwierdzenia o tym, że myślisz, że ty jesteś obiektywny, a inni nie. Przed podjęciem jakiejś decyzji warto po prostu mieć challenge. Warto mieć kogoś, przed kim się postawi dany problem i czy to będzie wzięcie kredytu we frankach, wzięcie mieszkania na kredyt, związek z partnerem, co do którego jakoś większość znajomych mówi, że to może nie jest dobry pomysł, a ty jesteś jedną, jedyną osobą, która twierdzi, że to jest dobry pomysł, oni wszyscy są idiotami. I takiego znajomego powinniśmy wysłuchać wszystkich jego argumentów przeciw, mając w świadomości, że jest coś takiego jak ten efekt potwierdzenia, że jest coś takiego, że jeżeli jesteśmy już przyzwyczajeni do jakiejś myśli, Już kupiliśmy ten telefon, który nam nie jest potrzebny, już wzięliśmy ten kredyt albo związaliśmy się z tą osobą, to może być tak, że nie dochodzą do nas wszystkie, nawet bardzo oczywiste argumenty przeciw. I nie, nie jesteśmy w stanie rozważyć tego w naszych głowach, ponieważ nie mamy rozdwojenia jaźni. W jednym mózgu nie żyją dwie osoby o różnych preferencjach, różnych historiach i różnym podejściu do tych samych spraw. Po prostu. Bo ten filtr, który mamy w mózgu, my wszyscy, sprawia, że nawet najbardziej krytyczne argumenty do opcji, którą sobie wybraliśmy, potrafimy przekuć na swoją korzyść, dlatego że nie jesteśmy wystarczająco otwarci, dlatego że nie chcemy słuchać argumentów przeciwnych tak naprawdę szczerze. Więc miej to w pamięci, dokonując kolejnych wyborów w życiu, czy to wybór studiów, czy tego, czy chcesz, czy nie chcesz mieć dziecko, czy wybór kolejnego chłopaka, zakup samochodu, telefonu, albo wszystkie decyzje, których podejmujemy w ciągu dnia, te mniej i bardziej ważne. Otwórz się na argumenty drugiej strony i faktycznie zobacz, czy masz rację i czy to jest dobry wybór. A dobrym wyborem będzie spotkanie się za tydzień. Jeżeli ci się podobało, kliknij łapkę w górę, a jeżeli chcesz zostać na dłużej, subskrybuj albo...